Rolnicy nie ustają w swoich protestach. Po wtorkowym ogólnopolskim, który odbył się w ponad 300 miejscach w całym kraju, przyszedł czas na polsko-czeską granicę. W czwartek rolnicy z Czech blokowali drogi dojazdowe do przejścia granicznego w Cieszynie-Boguszowicach. Był to ich pierwszy protest, ale jak mówią, z pewnością nie ostatni. Grupę kilkuset Czechów wspierali rolnicy i myśliwi ze Śląska, Fatima Orlińska. Nie chcą Zielonego Ładu, żądają zamknięcia granic dla produktów rolnych z Ukrainy i oczekują, że to, co przyjeżdża masowo do Europy, będzie kontrolowane. Rolnicy znów wyjechali na ulicę, tym razem w czeskim Cieszynie. Czesi protestowali po raz pierwszy i, jak sami mówią, zmusiła ich do tego sytuacja. Dodają, że po masowych protestach w Polsce zrozumieli, jak ważna jest jedność i solidarność całej Europy, bo postulaty, pomimo różnic językowych, brzmią tak samo. Głównie, aby się tu nie dowożało to, co nie spełniuje podmienki Europejskiej Unii. Ja, bo i Polacy, i Czesi, Niemcy, wszystko muszą spełniować. Ja? I tu się dowiezie mięso i my nie wiemy, jak to tam kto wychował. My tu robimy fest, jako ciężko na tym, a oni to dowiezą taniej. Przyjeżdżamy to, że chcemy to ukazać na całej Europejskiej Unii, tak? Bo nasz minister wyjeżdża 26.02. do Parlamentu Europejskiego i tam mają wyjednować. Ale o całej Europejskiej Unii, o całym Green Dealu, o całych protestach. To jest właśnie podpora naszego ministra i waszego ministra i wszystkich. Problem czeskich rolników, podobnie jak polskich, wiąże się nie tylko ze stratami finansowymi, ale również brakiem zysków. Ponadto uważają, że ich dotychczasowa praca przez wiele lat nad produkcją zdrowej żywności idzie na marne. Jesteśmy producentami, mamy produkcję jak roślinną, tak hodowlaną. Na roślinnej produkcji jesteśmy teraz stratni, te dowozy z Ukrainy nas zabijają. Szkoda, że tylko nie ma więcej w dziennikach, a w mediach tych szerokospektralnych, że nie ma więcej tych z tej medyki, a z tego, co polscy rolnicy, jak tam oni walczą za nas, za wszystkich, że tego nie ma więcej. Pośród grupy kilkuset rolników, którzy zebrali się na moście granicznym w Cieszynie-Boguszowicach, była duża grupa Polaków. Jak mówili, zbyt wiele rzeczy skumulowało się, by dłużej siedzieli cicho. W tym roku miało wejść ugorowanie, czyli nasza ziemia miała stać odłogiem, kilka procent w perspektywie dłużej, potem 10, 15, aż w końcu połowa nam wezmą. Bo w Europie według nich produkuje się za dużo żywności, bo chcą ściągać żywność z Ukrainy, z Ameryki Południowej, gdzie poinwestowali wielkie zachodnie koncerny, poinwestowały masę pieniędzy, stamtąd chcą sprowadzać żywność niedobrej jakości, złej jakości, stosują tam środki, które u nas są 20 lat temu już zakazane, nie mają żadnych norm, jeśli chodzi o nawozy, my takie mamy. No i jest właściwie, żadnej kontroli nie ma. Podczas wszystkich protestów rolnikom towarzyszą myśliwi. Oni również sprzeciwiają się zapisom w Zielonym Ładzie i narzucanego, jak mówią, światopoglądu. Podkreślają jednocześnie, że myśliwi to nie zabójcy. To myśliwi uratowali wiele gatunków zwierząt, jak choćby żubr czy bóbr. Tam nie było tych małych organizacji społecznych, które dzisiaj są przeciwko nam. Dlatego chcemy, aby nas, myśliwych, zauważano. My generalnie chcemy, żeby więcej już nam nic nie odbierano. Ta ustawa Prawo łowieckie przez ileś kilkanaście lat do tyłu była nowelizowana ileś tam razy. Nie wiem, chyba to było z 50 co najmniej. Więc już nie chcemy, żeby tam coś zmieniano. Rolnicy z Czech zapowiadają, że choć to ich pierwszy protest, jeśli będzie potrzeba, będą blokować kolejne drogi.